było. Siedziałam sobie w przedziale i ciągle się bałam, bo jechałam sama. I chciałam, żeby ktoś wsiadł. No i w końcu ktoś wsiadł. Straszna banda drechów wymieni całą siatę browarów i chlali te browary, rozmawiali o piłce nożnej i byli coraz głośniejsi. A potem się zaczęli rzucać puszkami i jeden dostał w głowę i się wydarł na tamtego, że go, no, że go zbije. I ja się przestraszyłam, że się pobiją i mnie niechcący wyrzucą przez okno. No i co zrobiłaś? No i poszłam sobie z przedziału i wsiadłam do innego, gdzie siedziały same zakonnice. Tak myślałem. No co, miałam się dać tam zabić? I jeszcze śmierdziało strasznie. I to głupie drechy były. Nikt nie jest głupcem. I każdy może się nauczyć wiele od życia, nawet jeśli zajmie mu to więcej czasu niż tobie. Żeby wierzyć we własną drogę, wcale nie musisz udawać, że droga innego człowieka jest zła. Właśnie Chrystus na przykład otaczał się żebrakami, prostytutkami, pobrocami podatków, rybakami, na pewno też drosiarzami, bo chciał pokazać, że w każdej duszy jest iskra Boża. I nigdy nie gaśnie. Oj, weź przestań! Czytasz tych swoich egzaltowanych mądrali, powtarzających to samo jeden od drugiego, a wszyscy i tak ściągają z Biblii. I tylko po to, żeby potem się mądrzyć i mnie krytykować. I jak jesteś taki święty, to byś spojrzał na mnie po ludzku, porządnie się przywitał i zrobił mi jajko na miękko chociaż. Idź sobie. Paulo Coelho nie jest egzaltowany, a wojownik światła rządzi. To najwspanialszy, kołbczasto-kanciasty, odjazdowy serial wszechczasów. Więcej zasługujących na Oscara występów. Więcej szalonych akrobacji. Więcej oszałamiających efektów specjalnych. I więcej szokujących skandali niż kiedykolwiek wcześniej. Najbardziej i najwspanialej gąbczasto spektakularna jazda w historii telewizji. SpongeBob Kanciasto Porty codziennie o 25 w czwórce. Zielone światło w plusie. Rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci komórkowych bez limitu. W abonamencie 79 zł. Drodzy sąsiedzi, tylko teraz super oferta dnia w sklepach Real. Tylko w niedzielę 3 lutego proszek do prania Bryza za jedyne 20 zł. Nie przegap. Nie...